Tyle sprzętu jest potrzebne do startu w triatlonie. Co jest w tym wszystkim najlepsze? Że to jeszcze nie wszystko. Siemanko i witam wszystkich na moim kanale. Po dłuższej przerwie, przez kilka tygodni nie było nic nagrywane, ale już z powrotem wracamy sobie do przygotowań do mojego pierwszego startu w triatlonie na dystansie połówki Ironmana. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam cały sprzęt, jaki będzie mi potrzebny do startu. Więc jeśli będziesz startował w swoim pierwszym triatlonie lub będziesz startowała w swoim pierwszym triatlonie, serdecznie zapraszam Cię do oglądania, a pokażę Ci, jaki sprzęt będzie dla Ciebie niezbędny. Zapraszam do oglądania i zaczynamy. Jeśli chodzi o sprzęt, podzielimy to sobie na trzy części. Podzielimy sobie to na dyscypliny, zaczniemy sobie od pływania, następnie przejdziemy do roweru i na samym końcu pokażę Wam, jaki sprzęt używam do biegania. Także zaczynając od pływania, pierwsza podstawowa rzecz to jest pianka triatlonowa, która będzie nam służyła do pływania. Zazwyczaj starty w triatlonie są w wodach otwartych, więc warto w taką piankę zainwestować. Naprawdę jest ona bardzo fajna. Tylko będziecie musieli uważać z dopasowaniem odpowiedniego rozmiaru. Warto się dobrze pomierzyć, warto wszystko dopasować i poświęcić troszeczkę czasu na jej dopasowanie. Jeśli chodzi o moją piankę, ona ma grubość 2 mm w klatce piersiowej oraz w ramionach i 4 mm grubości w biodrach i nogach. Jest to pianka dopasowana pode mnie specjalnie 2 mm u góry, 4 mm na dole, ze względu na to, że często podczas pływania moje długie nogi po prostu opadają. Kiedy nogi mi opadają podczas pływania, nie mam prostej pozycji i szybciej się męczę. Grubsza pianka w biodrach i w nogach ma na celu to, żebym po prostu utrzymał bardziej horyzontalną pozycję podczas pływania. Także pianka jest to niezbędny zestaw, niezbędna rzecz, którą warto sobie zakupić. Przejdziemy teraz do kolejnych dwóch rzeczy i będzie to czepek do pływania. Kolejną rzeczą będą to okulary. W okulary warto zainwestować troszeczkę więcej, ze względu na to, że po kilku sesjach treningowych tanie okulary do pływania po prostu będą parowały, nie mają tej warstwy ochronnej, która po prostu zabezpiecza te okulary przed parowaniem. A w wodach otwartych jest bardzo ważne, żeby mieć dobre okulary ze względu na nawigację. Musimy wyciągać głowę, patrzeć, gdzie płyniemy, musimy widzieć, gdzie będziemy płynąć. Także okulary są bardzo ważna rzecz. Akurat te okulary, które ja tutaj mam, są one także z fotochromem, więc kiedy jest duże słońce, one się przyciemniają. Kiedy jest mniej słońca, one się bardziej rozjaśniają. Także zobaczymy jak one będą działać. Przyszły mi akurat dzisiaj, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas treningu w wodach otwartych. Przechodzimy teraz do roweru i sprzętu, jakie będziemy używać podczas drugiej dyscypliny. No i przechodzimy jeszcze do kolejnej dyscypliny. Będzie to rower. Na rowerze będziemy musieli spędzić 90 km, także troszeczkę godzin zejdzie. Będziemy musieli się upewnić, że mamy dobry rower. Jeśli chodzi o mój rower, nie ma tutaj żadnego wydziwiania. Nie jest to jeden z najdroższych rowerów, ale też nie jest jeden z najtańszych. Po prostu jest to rower troszeczkę niższej półki, ale ciągle z dobrą jakością, że naprawdę czuję się na nim bardzo wygodnie. Jedyną rzeczą, którą musiałem tutaj zmienić, było to siodełko, z tego względu, że siodełko oryginalne nie było komfortowe. Musiałem zmienić siodełko na inne. To siodełko, jak zauważycie, jest troszeczkę krótsze i troszeczkę szersze z tyłu. Do tego mam przyczepione dwa uchwyty na dwa bidony z napojem węglowodanowym z tyłu i do tego mam jeszcze jeden uchwyt tutaj z przodu. Także ogólnie będą trzy bidony podczas wyścigu. Do tego obok bidonu mam tutaj taką malutką pompeczkę w razie W, jakby się coś stało. Nigdy nie wiadomo, troszeczkę powietrza może zlecieć lub po prostu no, coś się stanie, warto to mieć. Do tego tutaj z tej strony uchwyty, na których jest o wiele wygodniej jechać na dłuższy dystans. Zainstalowałem te uchwyty. No i do tego jeszcze mamy tutaj kieszonkę, gdzie możemy włożyć żele, możemy włożyć batony. Ogólnie wszystko, co jest związane z żywieniem. Jeśli chodzi o takie akcesoria, które na pewno potrzebne do roweru, będzie to przede wszystkim kask. Wiadomo, bezpieczeństwo musi być. Nie jest to jakiś super drogi kask, to jest jeden z takich tańszych. Ważne, musicie zwrócić uwagę na to, żeby był wygodny, żeby Wam pasował. Przede wszystkim ma on Wam pasować, Wy się macie w nim czuć wygodnie.
Kolejną rzeczą, którą będę na pewno zakładał na rower, będą to okulary do kasku. Są kaski, które już mają po prostu szybki, które można sobie zamknąć, ale dla mnie, dla osoby, która prawdopodobnie wystartuje w triathlonie po to, żeby się samemu sprawdzić, a później nie wiem, czy będę dalej startował, stwierdziłem, że nie będę inwestował w dobry kask. Wystarczą mi same okulary, które także będę miał podczas biegu. Do tego na rowerze, wiadomo, będę miał też założony strój triathlonowy, którego jeszcze nie mam i to jest właśnie ta rzecz, której mi jeszcze brakuje, ale na pewno w najbliższych tygodniach ją sobie zakupię, będę tylko musiał przymierzyć, no i zwrócić uwagę na poduszki z tyłu, tutaj na pośladkach, żeby było wygodnie na rowerze. No i ostatnią rzeczą na rower, wiadomo, buty do roweru, razem tutaj na dole z klipami, żeby można było zapiąć. Też nie są to nie wiadomo jakie super drogie buty z jakiejś nie wiadomo jakiej firmy. Po prostu kupiłem takie, które były dla mnie wygodne, sprawdzają się, działają, nie psują się, wszystko jest ok, także jestem zadowolony. Jeśli chodzi o kolejne akcesoria, które będę używał, będzie to czytnik tętna, który będę miał tutaj na klatce piersiowej. Będzie on mi wysyłał tętno w czasie rzeczywistym do mojego zegarka, więc będę sobie mógł sprawdzić, jakie mam tętno. Cały czas będę starał się być w strefie drugiej mojego tętna, więc nie będę przekraczał granicy 150 uderzeń na minutę. Jeśli chodzi o zegarek taki, jaki używałem do tej pory, jest to Garmin Instinct Solar. Jestem cały czas z niego zadowolony, więc nie będę nic zmieniał. Pamiętajcie, jeśli coś działa, nie zmieniamy nic. Trzymamy się tego, trzymamy się planu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o akcesoria związane z rowerem. Przechodzimy sobie teraz do sprzętu, jaki będę używał podczas mojego biegania. Jeśli chodzi o bieganie, zaczynamy sobie od najważniejszej rzeczy, a będą nią buty. Upewnijmy się, że mamy bardzo dobre i bardzo wygodne buty i nie kupujmy nowych butów na start, tylko kupmy te buty już troszeczkę wcześniej, kilka tygodni wcześniej, zróbmy w nich kilka treningów, zobaczmy, jak się w nich czujemy. Ja w tych butach przebiegłem mój pierwszy półmaraton, moje przygotowania do półmaratonu, kupiłem je jakieś około rok temu, ciągle są dobre, ciągle działają, ciągle są mega wygodne, więc na pewno będę chciał w nich zaliczyć triatlon, a później zobaczymy jeszcze w jakim będą stanie. Kolejną rzeczą do biegania będzie to czapka. Czapkę zawsze zakładam na moje treningi biegowe, po prostu czuję się w niej wygodnie i cały ten pot, który po prostu mam na głowie, on się wchłania w tą czapkę i nie spływa nigdzie po twarzy. Do tego jeszcze będą okulary i wiadomo czytnik tętna na klatce piersiowej, żeby cały czas być w mojej strefie drugiej. Także to jest mój sprzęt, który będę używał podczas startu w triatlonie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że pomogłem komuś, kto pierwszy raz chce spróbować sił w triatlonie i chce zobaczyć, ile sprzętu i jaki sprzęt trzeba mieć, jaki sprzęt jest niezbędny, żeby w ogóle wystartować w triatlonie. Jeśli Ci pomogłem, jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału, a my będziemy się widzieć w kolejnym filmie z przygotowań do triatlonu, który odbędzie się 10 lipca na dystansie połówki Ironmana. Ja jestem mega podekscytowany, czekajcie na więcej i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!